Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagłębia Express. Miniony tydzień to prawdziwy rollercoaster emocji. Mówiąc krótko, działo się. Chcecie poznać szczegóły? Bądźcie z nami. Zaczynamy Zagłębia Express. A na sam początek przenosimy się na trening naszej Akademii. Podczas środowych zajęć młodzi adepci rocznika 2011 mogli szlifować formę pod okiem piłkarzy pierwszego zespołu. Na murawie zaprezentowali się João Oliveira i Quentin Seedorf. O tym, kto gra w pierwszej drużynie Zagłębia, wie każdy zawodnik Akademii. Czy znamy tego zawodnika? Jak się nazywa? A jak ma na imię? A z jakim gra numerem? A z jakiego kraju pochodzi? João i Quentin podczas zajęć pomagali trenerom Łukaszowi Walczakowi i Kubie Szatanowi. Lewa, prawa, jeszcze raz. Można było usłyszeć w każdym ćwiczeniu z ust mówiącego coraz lepiej po polsku Oliveiry. Po drugiej stronie boiska szalał Seedorf. Holender oczarował młodych zawodników swoim wyszkoleniem technicznym. Trening, a przy okazji dobra zabawa. Radość na twarzach dzieci, bezcenna. Oficjalny program meczowy Zagłębie Gol to pozycja obowiązkowa każdego kibica Zagłębia. W programie znajdzie się wiele unikalnych, nigdzie dotąd niepublikowanych materiałów. Zagłębie Gol zawiera ciekawostki związane z najbliższym rywalem, statystyki, wywiady, krzyżówkę oraz ekskluzywne materiały graficzne. Kupując gazetkę, przeniesie się także do przeszłości, aby poznać największe sukcesy Zagłębia oraz galerię sław naszego klubu. Na prawdziwych chłopców okazji czekają kupony zniżkowe do Fanstora. Program meczowy można nabyć w Bistro Zagłębie Cafe, Fan Store Zagłębia oraz w dniu meczu w restauracji Trzy Kolory i punktach gastronomicznych na stadionie. Kupując gazetkę, wspierasz nasz klub. Cena egzemplarza to jedyne 4 zł. Zagłębie Gol. Musisz to mieć. Legnica w ostatnich latach była dla nas miłym akcentem na piłkarskiej mapie Polski. Jednak sobotni wieczór najchętniej wymazalibyśmy z pamięci. Przyznam szczerze, że realizacja tego materiału była ciężka. Ciężka emocjonalnie. W Legnicy wiara w zwycięstwo była odczuwalna od momentu wejścia na stadion. Pełen optymizm w drużynie i na sektorze oraz jasny cel do zrealizowania. Jest banda, będziemy krzyczeć jak za 1100 osób. Jest nas więcej, jest nas gruba banda i będzie nas kurwa tylu, żeby po prostu przekrzyczeć całą Legnicę. Tylko zwycięstwo, nic nas więcej nie interesuje. Tak jest. Przyjechaliśmy wspierać nasze kochane Zagłębie. Było, jest i będzie. Tylko nasze kochane Zagłębie. I nasza jedyna miłość. Tylko Sosnowiec. Kibicowska delegacja jak zawsze pokazała klasę. Wielkie dzięki dla wszystkich w sektorze gości. Sobotni wieczór to nie był jednak nasz dzień. Wspomnienia z ostatnich spotkań z Miedzianką należy schować do folderu Historia. Od pierwszego gwizdka broniliśmy dostępu do własnej bramki. Gospodarze z każdą akcją udowadniali, że ich miejsce w tabeli nie jest przypadkowe. Pierwszą bramkę straciliśmy w 12 minucie spotkania po strzale Damiana Tronta. Chwilę później najlepsza akcja Zagłębia w tym spotkaniu, ale po strzale Szymona Pawłowskiego piłka odbiła się od poprzeczki. Po pół godziny gry Miedź podwyższa prowadzenie. Sytuacja robi się coraz bardziej nerwowa. Mimo tego wiara Was, kibicach Zagłębia, jeszcze się tliła. W drugiej połowie popełniamy szereg błędów. Rywale zadają kolejne ciosy. Przegrywamy wysoko i zasłużenie. Nie ma co kolorować rzeczywistości. Po prostu byliśmy słabsi. Tego dnia, tego wieczoru czuliśmy się po prostu bezradni. Smak porażki jest paskudny. Ten smak jest nie do przyjęcia. Ale jest takie hasło znane nam wszystkim. Było, jest i będzie, zawsze Zagłębie. Ja wiem, że to nie puste słowa, to historia oparta na faktach.
Nie z takich kolan wstawało Zagłębie. Nie z takich problemów wychodził nasz klub. Ta wspólna wiara na dobre i na złe i w każdej lidze ponownie da nam radość z gry. Potrzeba czasu, ciężkiej pracy, cierpliwości, ale przede wszystkim waszego wsparcia. Niech słowa trenera Artura Skowronka będą przesłaniem na najbliższe tygodnie. Trudno, żebym powiedział, że przy 4-0 ja widzę pozytywy, ale na pewno ta drużyna ma trenera, który absolutnie nigdy w życiu się nie poddawał i na pewno taki wynik go też tylko i wyłącznie zmotywuje do tego, żeby jeszcze więcej zasuwać i to jak najszybciej odwrócić. I takiego charakteru na pewno oczekuję od swoich piłkarzy. Dziękuję. W niedzielę odbyły się derby Zagłębia Dąbrowskiego. Nasze rezerwy podejmowały przy Kresowej Sarmację Będzin. Cel? Zwycięstwo i powrót na fotel lidera. Po wysokim zwycięstwie w Katowicach Zagłębie wskoczyło na pierwsze miejsce w tabeli. Znakomita dyspozycja zespołu miała zostać potwierdzona w meczu derbowym. Od pierwszej minuty sosnowiczanie zepchnęli rywala do głębokiej defensywy, a pierwszy gol padł w 28 minucie po strzale Mateusza Popczyka. Za moment było już 2-0 po trafieniu Jakuba Kaczmarka i drugiej asyście Kacpra Smolenia. W drugiej osłonie trener Grzegorz Bąk dokonał 7 korekt w zespole, a drużyna jeszcze mocniej dominowała na placu gry. Mateusz Popczyk po raz drugi. Następnie Nikola Skorzeniecki do Emila Kłoska i prowadzimy 4-0. Pięć minut później faul w polu karnym Sarmacji i 11 dla Zagłębia. Strzał Popczyka broni jednak Norbert Żuchowski. W 89 minucie napastnik Zagłębia trafia już do siatki. Sosnowiczanie wygrywają 5-0. Po meczu zasłużona radość, 12 goli strzelonych, 0 straconych, to bilans ostatnich 3 spotkań ligowych. Mateusz Popczyk z hat-trickiem w meczu i z hat-trickiem w podejściu do wywiadu. Idzie zgodnie z planem. Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. Nie, kurwa. Widnieje twoje nazwisko. Nie ma kurwa. Trzecie podejście. W ostatnim odcinku zapowiadałem materiał dotyczący naszego wicedyrektora scoutingu Tomka Tymińskiego. Po zmianach personalnych w klubie wielu kibiców i dziennikarzy zastanawiało się, w jaki sposób Tymin znalazł się w Zagłębiu, jakie ma doświadczenie, a także jakie ma obowiązki w klubie. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w obszernym wywiadzie udzielonym portalowi weszło.com. Link do rozmowy w opisie filmu. A na sam koniec bardzo serdecznie zapraszam Was na mecz ligowy z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To spotkanie w niedzielę o godzinie 12.40. Bilety do nabycia online w Zagłębie Cafe, a także w dniu meczu w punktach konsultacyjnych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już za tydzień.